Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. A więc witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mój Boże, jak się dawno tu nie witałem. Witam w metrze, jestem Marcisław, wy jesteście wy. A to jest baza Spartan w cerkwi. Ładnie. I wygląda na to, że mamy się uzbroić już do końca gry. Broni oczywiście nie możemy. Dobra, w ten sposób. Tylko najnowsza technika. W metro takiego nie znajdziesz. Czy mogę? Co ja zrobiłem? Znałby ty, jak za to przychodzi. Wcisnąłem zostaw, tak? Krowie. W sumie taki mały celowniczek na podczerwień. To była spoko rzecz. Nie będziemy zakładać tłumika. Jakoś tak strzelba z optyką. Ale rozszerzę. Dobra, miałem już rozszerzenie lufy. Okej, no to jest wszystko, co bym chciał zmieniać. Czuję się dobrze z moim sprzętem. Hej. To przecież jest nasz Robert Downey Jr. Widać, ma zajęcie po Avengersach. Dobrze. Idziemy się spotkać z młynarzem. Będziemy wysadzać. Nie очень-то i полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Да. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. No to ruszamy. O, Han. No, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. A no prawda. Tam widzę notateczkę i bym sobie ją przeczytał. Tak mniej więcej pół godziny max możemy posiedzieć, ponieważ to... Jak jesteście po dniu wczorajszym, to wiecie dlaczego. Co to jest, cukier? No nieważne. Han, zawdzięczam mu wszystko. Gdyby nie on, mój zezwłok zgniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki, gdyby nie on. Miller nigdy by nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w tę podróż, ale moim przewodnikiem jest Han. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznając żadnych autorytetów poza swym pułkownikiem, liczą się ze zdaniem tego filozofa Wuchengi i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać.
Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Jakiś ten... Nie wyglądasz na takiego, co ma za dużo pytań. Takiego też wrażenia nie sprawiasz. Szkoda, że ten dziennik się nie uzupełnia automatycznie wraz z podróżą, a nie, że musimy to szukać. Tędy? Aha. To podwały starego chrama. Okej. Jadym. Ciemny tunel. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми его не перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Артём, попij herbatki. Z głodu. Kiedy on ostatnio coś jadł? A teraz ma majaki. Ewidentnie z głodu. Z czego ten tunel jest w ogóle zrobiony? W sumie to jest lepszy sposób rzucać te takie małe ochłapy w trakcie gry, niż ten informacyjny dump, który dostaliśmy na sam koniec książki. Artyom! 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 A, to ja! O, to zapomniałem. Acznij się, Artyom! Acznij się! Iron Man? Słowo Bogu, on przychodzi w siebie. Ubieraj świat, ty go ślepisz. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу... Правым muszę włączyć palnik, понял? Ale wiem... Nie, po prostu. Правым... Что-то есть. Ага. Что-то к нам приехать. Не мам понять, как это дело. Забей. Упыри. Огонь! Шу-ш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 у. Proszę mi tu puścić Fortunate Sun. Fuck. Strop się pali. Tak miało być? Na serio, skończył mi się gaz. Chyba, że mam go przeładować. Serio? Co jest? Nie mogłem strzelać. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу
врубить выключатель, понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. To mi trochę zajmie. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. To jest mój karabin w razie co? Zabij. To wygląda właśnie jak P90 pomieszane z... Nie jestem pewien czym, ale to na pewno nie jest... To na pewno nie jest broń rodziny AK. Okej, okay, trzeba się starać. Dobrze. Ja mi się trochę ciśnienie szybko kończy. To się samo pali. Nie muszę mu pomagać. Ja gram na trudnym czy normalnym? Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Czy to w ogóle są jakieś baniaki z gazem? No co? Baniaki z gazem, ta. Muszę to wszystko podpalić. Wciągnięcie podpalacz. Nie wiem, czy czuję się z tym dobrze. Jest. Tak toczy. Dobra, jak na razie idzie. Znowu mi ciśnienie skarb. Czy albo spada? Nie jestem pewien, w którą stronę idzie ta strzałka. Spada mi ciśnienie. Ano przybliżaje się! Mimo! Czort! Skorej! Anomalia zawsze rядом! Вот дрянь! Dawaj, dawaj! Или my все trupy! Получилось! Готово! Ворота открываются! Dawaj, dawaj! Mogę odzyskać swój karabin? Nie zawodzi się! Ona nie zawodzi! Otwiera się, otwiera! Swoją drogą, jak ta anomalia szła? Uff. Zaraz za nosalisami. Chyba, że uciekały od niej. Dajcie mi mój karabin. Dajcie mi tą AR-kę, proszę. Jest! No. Ładne, zabraliśmy. Wpierdzie jeszcze długi путь. W D6 сюда. To jeszcze co? Czart. Ciemno jak u negra doma. Ładne. Dawaj, посмотрим, co tam. To ja? A dobra, przełącza się na kolejny весь poziom. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной.
Так. Так, еще трохи прорвались. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. Можете придать. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будет зубной щеткой сортиры чистить. Конкретно музыка. Так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Эй, где są włączniki? Тут są włączniki. Dlaczego ja? Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Окей. To nie sendy. Przełączmy się na razie na latarkę. Nie wiem. Słuchajcie, no. Styknięcie tam tego włącznika gówno daje. Ale to, to mi, o to chodzi właśnie. No bez jaj. Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Ta mysz. Jeszcze raz. Jakaś wskazówka? Cokolwiek? Artyom, Ricardiano, to bezpalenie. Okej. No jak bez sensu, to bez sensu, no. Aaa! W tym miejscu podłączyć. Prąd. No to teraz. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Ale co jest dalej w D3? D7, D3, D9. W D6. Zobaczymy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest, no może niewystarczająco długi, ale mi się troszeczkę śpieszy, więc no. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci, wolę.